Najmłodszy profesor. Najmłodszy członek Polskiej Akademii Nauk. Najmłodszy laureat Polskiego Nobla. Matematycy mówią o nim wybitny, poza klasyfikacją, nieosiągalny, genialny. Profesor Tomasz Łuczak. Nie lubi zajmować innych swoją osobą. Zamiast tego oczarowuje matematyką. Dzięki niemu królowa nauk, sztuka logicznego myślenia, jawi się prawdziwą sztuką, a jednocześnie pozostaje nauką na poziomie dostępnym jedynie nielicznym. Jej estetyka i piękno sprawiły, że postanowił zostać uczonym. Nauka jest dla mnie jednym ze sposobów przeżywania, rozumienia i przekształcania rzeczywistości. Innymi są na przykład sztuka czy religia, ale uznałem, że będę lepszym naukowcem niż na przykład muzykiem czy malarzem, czy chociażby stolarzem. I sądzę, że taka, że tutaj najlepiej się sprawdzę. Czym jest dla pana matematyka w takim razie? Czym jest dla mnie matematyka? Czemu wybrałem matematykę? No przyznam, że długo się wahałem, ale w sumie zadecydowałem z jednej strony podobne względy, które sprawiły, że wybrałem naukę. Po prostu w matematyce czułem się zawsze najpewniej, być może także w fizyce. A w matematyce bardziej stawia pan pytania, czy bardziej odpowiada na nie? Kombinatoryka, czyli ta dziedzina, którą się zajmuje, to jest sztuka rozwiązywania problemów, a także sztuka rozpoznawania, który problem jest ciekawy i który problem jest interesujący. Czyli zadawanie pytań to bardzo ważny składnik działalności kombinatoryka. I tego właśnie musimy się nauczyć jako studenci. Tego stawiania pytań uczymy się także całe życie. Wiele z teorii matematycznych polega na tym, że można je przyrównać, używając pewnej, może dość śmiałej metafory, do budowania katedry. Czyli kolejne pokolenia stawiają cegły i w pewnym momencie któryś z matematyków, zwykle jeden z genialnych matematyków swojego pokolenia, stawia zwornik i widzimy, że pewna nawa katedry czy pewien portal został wykończony. Czyli cały czas budujemy bardzo silnie, opierając się na osiągnięciach naszych poprzedników. Natomiast w kombinatoryce sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Pracę kombinatoryka można przyrównać do pracy jubilera. Kombinatorycy muszą opierać się na pewnej wiedzy czy doświadczeniu, które przekazują im inni. Natomiast każdy problem powinien być rozwiązany w pewien szczególny sposób. I w kombinatoryce, co jest bardzo charakterystyczne dla mojej dziedziny, zwykle nie ma teorii. Są podejścia, czyli my uczymy studentów tego różnego rodzaju spojrzenia na problemy. To jest dziedzina, która no, ma korzenie, powiedzmy, w latach 60. główne zeszłego stulecia, czyli młoda, jak na matematykę młoda, ale niezwykle dynamicznie rozwijająca się. Gdy myśmy zaczynali, to właściwie tych ośrodków nie było zbyt wiele. To było Cambridge, to był Budapeszt, Węgry, Stany Zjednoczone i Poznań. Myśmy spróbowali, udało nam się doszlusować do tego grona. To w tej chwili ogromnie się rozwinęło. Również jest to związane z tym, że zagadnienia, o których mówimy, one mają zarówno znaczenie w fizyce, jak na przykład w modelowaniu internetu, modelowaniu sieci WWW. Czyli to oczywiście nie ma nic wspólnego z zastosowaniami, ale z modelowaniem pewnych zjawisk. Zdaniem pana profesora jest podobieństwo między sztuką a matematyką? Tak, oczywiście. Sądzę nawet, że są podobieństwa między wszystkimi obszarami działalności kulturalnej człowieka. Oczywiście są również zasadnicze różnice. Ale matematyka nie jest obszarem działalności kulturalnej, tylko naukowej. Nauka jest częścią kultury. Zastanawiam się właśnie nad tym, czym miałaby się różnić działalność artystyczna od działalności naukowej. Stopniem trudności.
Zrozumienia. O, proszę. Zrozumienia. O, proszę pani. Sądzi pani, że łatwiej rozumieć się subtelności fug Bacha niż zasady teorii względności? Postaram się pani jedną z takich analogii przytoczyć na przykładzie teorii względności. Mówi się w sztuce i to wydaje się, że to przynależy dziełom artystów, że czasami ktoś powie: usłyszałem rekwiem Mozarta albo przeczytałem w poszukiwaniu straconego czasu Prusa i moje życie zmieniło się zupełnie. Czy możliwe jest powiedzenie: nauczyłem się teorii względności i widzę już świat w inny sposób? Postaram się panią przekonać, że przynajmniej teoria względności ma przynajmniej taki potencjał. O czym mówi szczególna teoria względności? W XIX wieku, jak patrzyliśmy na świat, to świat wydawał się przestrzenią, w którym poruszały się jakieś punkty, w którym coś się działo. No, ale matematycy doskonale wiedzieli, że mogą dodać sobie dodatkowo wymiar, którym był czas. Czyli zamiast patrzeć na tą dynamiczną rzeczywistość, można zrobić coś w rodzaju kroniki tej rzeczywistości. Czyli zanotować, co się dzieje w pierwszej sekundzie, w drugiej, trzeciej i tak dalej. To jest właśnie dodawanie czasu. I wydawało się przez długi okres, że te dwa sposoby opisywania rzeczywistości są takie same. Otóż teoria względności, szczególna teoria względności, mówi nie. To, że patrzymy na świat jako na kronikę, historię wszystkiego, co się dzieje, to podejście jest znacznie lepsze. Lepsze nie dlatego, że jest prawdziwe. Co to znaczy prawda w fizyce? To jest rzecz dość delikatna. Natomiast to podejście pozwala nam lepiej zrozumieć świat. I Einstein podał bardzo wiele przykładów, bardzo zgrabnych, niezwykle przekonywujących, które mówi: powinniśmy na świat patrzeć jak na taką księgę, która nam się rozwija. Księgę czasoprzestrzeni. Ogólna teoria względności mówi, że ta księga, ten zwój księgi, oprócz tego jest pomarszczony. Ponieważ jak się umieści tam masę, to ta przestrzeń się troszkę zmarszczy. Ona się może nawet zagiąć. W momencie, kiedy ta przestrzeń, czasoprzestrzeń się zagina, przy jakimś obszarze, w którym nie obowiązuje ani czas, ani przestrzeń. Czyli ma to pewne konsekwencje dla pojmowania świata. Oczywiście może pani wymienić sobie od razu jakieś wzruszająco naiwne konsekwencje. Może pani powiedzieć: no dobrze, a być może my jesteśmy istotami spoza tej czasu i przestrzeni, jesteśmy to ten czas i przestrzeń tylko uwikłani. Albo może my żyjemy w tym innym obszarze i tylko rzucamy cień. Ja bynajmniej nie twierdzę, że fizyka oferuje takie, czy sugeruje nawet takie rozwiązania. Jeżeli ktoś mówi, że rekwiem Mozarta zmieniło jego życie, to on nie mówi, że ono odpowiedziało na jego pytanie. Ono mówi, on sugeruje, że wysłuchanie tego utworu otworzyło przed nim jakieś nowe perspektywy. Zdaniem profesora Łuczaka, dzięki matematyce możemy nauczyć się nowego patrzenia na rzeczywistość. Można jak gdyby rozwinąć w sobie kolejne zmysły. Czyli jak państwo doskonale wiedzą, istnieją ludzie, którzy potrafią kojarzyć jeden zmysł z innym. Czyli na przykład zamiast smaku widzą kolor. Albo posługując się cyframi, widzą siódemkę jako zielony. Niemniej jednak w matematyce można to zrobić obiektywnie. Czyli można nauczyć się nowego patrzenia na rzeczywistość. I w dodatku, w momencie, kiedy wiemy, jak to zrobić, możemy to zakomunikować drugiemu człowiekowi. Na przykład mogę powiedzieć, jak odbierać utwory muzyczne czy obrazy malarskie i powiedzieć mojemu koledze, że zobacz, święto wiosny Strawińskiego pachnie zupełnie tak samo jak wóz z sianem Boscha. To jest dużym zaskoczeniem. On mówi: niemożliwe. Myślałem, że święto wiosny pachnie tak samo jak obrazy Kandyńskiego. Ale rzeczywiście nie. To powiedzmy popołudnie Fauna Debussy pachnie jak obrazy Kandyńskiego. I to jest piękne. I kombinatorek powinien mieć tych zmysłów jak najwięcej.
Zapachów to ja w matematyce, powiem szczerze, nie czuję. Muzyka, no może coś ma z matematyką wspólnego. Natomiast zdecydowanie jest piękna. No, to po prostu chyba jest opinia wszystkich matematyków. To znaczy my jesteśmy takimi estetami. My się tym zajmujemy, bo nam się to bardzo podoba. Panie profesorze, dlaczego tłumacząc matematykę mówi pan metaforami? No cóż, staram się mówić językiem zrozumiałym i dostępnym dla każdego. Zresztą trudno sobie wyobrazić, gdyby miała pani opisać, czemu muzyka Chopina jest taka wzruszająca. Czy potrafiła pani to zrobić i w dodatku przekonać kogoś, kto jest wychowany w innej kulturze, nie posługując się językiem czy językiem metaforycznym? Mogłabym się odnieść do emocji jeszcze. Moje metafory starają się nawiązać do pewnych emocji i do pewnych odniesień intelektualnych. No być może nie robię tego tak jak trzeba, ale proszę mi wierzyć, staram się przekazać to, czym jest matematyka w sposób jak najbardziej zrozumiały. Miloš Forman wyreżyserował film Amadeusz. To jest film o spotkaniu bardzo wybitnego muzyka, ówczesnego nadwornego cesarskiego kompozytora, właśnie z człowiekiem, który ma dar. To trudno jest zdefiniować, trudno jest opisać, ale kiedy w tym filmie Salieri patrzy na nuty napisane przez Mozarta, widzi, że ma do czynienia z człowiekiem, który ma dar. Kiedy ma się okazję pracować z profesorem Łuczakiem, widzieć, jak nauka powstaje w jego umyśle, no to też nie ma wątpliwości, że nie jest on po prostu pracowity, bo jest pracowity, że jest inteligentny, utalentowany, ale to jest coś przekraczające te wszystkie rzeczy naraz. To jest człowiek, który ma dar. Tomasz Łuczak urodził się w 1963 roku. 16 lat później zdał maturę. Profesorem został w wieku 31 lat, a jako 35-latek dołączył do grona uczonych w Polskiej Akademii Nauk. Jego błyskawiczny rozwój zadziwiał wszystkich wokół. Rzecz zaczęła się w późnych latach 70., kiedy jeszcze pan profesor Łuczak był studentem albo maturzystą. Wtedy w Poznaniu powstała myśl tworzenia nowej dziedziny matematyki, rozpoznania czy badania w nowej dziedzinie matematyki, to połączeniem teorii grafów i teorii prawdopodobieństwa, tej dziedziny, którym źródłem były prace znakomitych węgierskich matematyków Paula Erdesza i Alfreda Reiniego, a głównie twórczość Paula Erdesza. Jego kariera przebiegała bardzo nietypowo. Jest dla mnie właśnie z tej racji, że jest moim rówieśnikiem, takim nieustającym wyrzutem sumienia względem mojego lenistwa. Kiedy ja byłem w połowie doktoratu, on się habilitował. Kiedy ja byłem 2 lata po doktoracie, on otrzymał profesurę. Później został członkiem Akademii Nauk. Przekazywanie wiedzy jest istotą uniwersytetu, jest istotą nauki. Nam nie chodzi o to tylko, żeby twierdzenie było prawdziwe. Matematycy starają się zrozumieć, jak działa w pewnym sensie umysł drugiego matematyka. Profesor Łuczak jest informatykiem teoretycznym w moich oczach. Myślę, że każdy, z którym będziemy któremu mielibyśmy okazję zadać to pytanie, powiedziałby, że profesor Łuczak jest tym czy tamtym. Dla fizyków jest fizykiem kwantowym na przykład. Dla biologów będzie biologiem obliczeniowym. Dla informatyków będzie informatykiem teoretycznym. Dla matematyków będzie matematykiem takim, właśnie jakby to ująć, problem solving mathematician, takim człowiekiem, który jest w stanie zaatakować i rozwiązać problem. Niekoniecznie tworzy nieprawdopodobną ilość teorii, ale bierze najtrudniejsze problemy i rozwiązuje je. Graliśmy razem w szachy. To zupełnie nie na matematyczny temat było. No, po prostu rozegraliśmy sobie kilka partii towarzyskich. Co prawda to było zupełnie nie fair, dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ja mam ranking szachowy dosyć wysoki i grywałam w wielu turniejach, a profesor Łuczak w szachy nie gra w ogóle, może raz na 10 lat mu się zdarzy i ten jeden raz na 10 lat zdarzyło się ze mną, więc to było zupełnie nie fair. A z drugiej strony on był wtedy moim promotorem, a ja jego studentką i sytuacja była taka, że ja nie wiedziałam, czy ja mogę wygrać. No i tak, partia skończyła się ostatecznie remisem, ale miło było zobaczyć profesora Łuczaka, który nie grając zupełnie w szachy, potrafi mnie nawet przy szachownicy zaskoczyć, wydawałoby mi się taką doświadczoną szachistkę, zaskoczyć czymś.
Na świat trzeba patrzeć w sposób możliwie szeroki, mówi profesor Łuczak. Staram się nauczyć czegoś nowego co 5 lat. Na wszelki wypadek, żeby uniknąć stagnacji. Tomasz Łuczak, człowiek renesansu. To jest człowiek, który w matematyce osiąga swoje największe wyniki, ale jednocześnie interesuje się sztuką, poezją, kulturą, duchowością. To jest naprawdę człowiek o szerokich horyzontach, właśnie posługujący się przepiękną polszczyzną. Nie przytłacza swoją osobowością, nie przytłacza rozmówcy. Rozmówca nie czuje się przy nim głupi, chociaż prawdopodobnie wielokrotnie jest o wiele głupszy niż profesor Łuczak. To nie ma znaczenia, mistrz, nauczyciel czy tego. Nasze stosunki przede wszystkim są przyjacielskie. Profesor Łuczak to jest człowiek, który przede wszystkim jest człowiekiem, jest przy okazji matematykiem. Choć od początku swojej pracy naukowej związany jest z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, prowadził również badania w licznych ośrodkach zagranicznych, między innymi w Australii, Brazylii, Francji, Izraelu, Kanadzie, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Matematyka jest generalnie bardzo międzynarodowa. My nie mamy lokalnych czasopism, praca się pisze po angielsku i ta sama matematyka w Ameryce, czy w Polsce, czy w Afryce jest tyle samo warta. Tak? To jest nauka bardzo międzynarodowa, nie lokalna. A więc jest naturalne, że dobrzy ludzie dużo jeżdżą i Tomek z pewnością bardzo dużo podróżuje. Za swoje prace dotyczące losowych struktur dyskretnych otrzymał w 1992 roku Nagrodę Mera Paryża, przyznaną z okazji pierwszego kongresu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. W 1997 roku otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za pracę nad teorią losowych struktur dyskretnych. Jest taka możliwość, że pan zmieniłby dyscyplinę nauki? Jak najbardziej. Na jaką? Właśnie nad tym rozmyślam. Czuję się naukowcem w tym sensie, że naukowiec to dla mnie ten, który odpowiada na interesujące pytania, niekoniecznie w matematyce. Także ja czuję się bardziej naukowcem niż matematykiem. To, że jestem kombinatorykiem, to pozwala mi na pewną dezynwolturę. Pozwala mi na swobodę wybierania pytań bez obawy o to, czy jestem tam kompetentny, czy nie. W głębi serca czuję się dyletantem w każdej dziedzinie matematyki. Aż tak bardzo mi nie przeszkadza, jeżeli będę ignorantem w nowej dziedzinie, którą się zajmę, przynajmniej na początku.